Chciałam brać okulary, ale odbija mi się światło. A jakbym tak na dole sobie trzeba opty. Dobra, chyba będzie lepiej bez. Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam was zaprosić na kolejny film i ponownie będzie to reading vlog, ale będzie to już ostatni reading vlog przed vlogmasami. Chciałam was troszeczkę nastraszyć. Będzie to reading vlog, w którym będę czytała książkę, która otuli was niczym ciepły kocyk, a mianowicie Księgarnię i Kościopył autorstwa Travisa Bardry od wydawnictwa Insignis. Kochani, tak troszeczkę zbudowałam napięcie na samym początku, ponieważ to naprawdę już będzie ostatni reading vlog przed vlogmasami. Mam nadzieję, że w tej przerwie między tym filmem a vlogmasami pojawi się jeszcze jeden film taki już, wiecie, pogadankowy, w którym wybiorę sobie jeden temat i po prostu powiem coś o książkach. Mam już pewien pomysł i mam nadzieję, że uda mi się go zrealizować. Niemniej jednak chcę sobie zrobić nie tyle co przerwę, jak po prostu, wiecie, zaplanować wszystko na ten grudzień, bo to będzie bardzo intensywny czas. Dlatego teraz bardzo chcę się skupić na tym, żeby ten ostatni reading vlog w tym roku, no nie wiem, może jeszcze w grudniu po vlogmasach będzie jakiś reading vlog, ale wtedy najczęściej robię sobie wolne, więc uznajmy, że ten film to będzie właśnie ostatni reading vlog 2023 roku. Nie pytajcie się, kiedy ten czas minął, nie mam pojęcia, naprawdę. Ja w ogóle straciłam rachubę czasu już na początku października i nie umiem uwierzyć w to, że za półtorej tygodnia już zacznie się grudzień, już w filmie, już w telewizji lecą świąteczne reklamy i dla mnie to jest jakiś istny kosmos. To znaczy, wow, wow, ten rok był bardzo szalony, tak patrząc, wiecie, wstecz. Ale nie o tym, słuchajcie, bo jeszcze na takie rozkminy będzie czas w grudniu nieraz i na pewno o takich planach vlogmasowych wam tutaj dam znać albo w pierwszym vlogmasie. Jeszcze się zastanowię, bo zobaczę, jak tutaj się rozgadam odnośnie tej książki, którą będę czytała właśnie w tym filmie. I niezwykle cieszę się, że właśnie w tym ostatnim reading vlogu będę mówiła o książce, która naprawdę, jak powiedziałam na samym początku, otuli was niczym ciepły kocyk. Ja, słuchajcie, jakiś miesiąc temu? Nie, dwa tygodnie temu. Przypadkowo właściwie odpaliłam sobie Legendy i Latę. Tak wiecie, mówię, a posłuchałabym sobie jakieś książki, chyba wtedy nawet układałam obraz z diamencików, co dzisiaj też planuję robić. Ale mówię, a żeby takie, wiecie, było coś lekkie i przyjemne dla ucha, żeby miło spędzić czas. Wiem, że dużo osób, które czytało tę książkę, polecało mi właśnie ją na taki wieczorny, jesienny relaks i że na pewno stanę się bardziej głodna po tej lekturze. Mówię, no dobra, sprawdzamy. No i rzeczywiście, powiem wam, że tutaj pokażę wam okładkę, ale na pewno tutaj też później przy montażu wkleiłam. Legendy i Latę to jest właśnie tego typu książka, przy której miło spędza się czas. To znaczy, ona opowiada o orczycy, która pewnego razu przybyła do miasteczka i zakochana w takim trunku jak kawa, postanawia sama otworzyć własną kawiarnię. W tym celu właśnie kupuje budynek i pomału tworzy tam przestrzeń, która byłaby dla niej idealna, ale też dla przybywających gości. No i ogólnie w jej życiu pojawiają się różne istoty, które po jakimś czasie stają się dla niej najbliższymi przyjaciółmi. Nie brakuje oczywiście też kłopotów, no bo musi być jakaś akcja. Nie możemy tylko i wyłącznie czytać o tych słodkościach, o parzonej kawie, o tym, jak cudowne staje się życie Viv, które wcześniej głównie skupiało się wokół bitew, walk, szukania przestępców, no i wiecie, no tym, czym się zajmują zazwyczaj orczyce. W każdym razie, no to jej życie aktualne bardzo dużo się różni od tego poprzedniego i tak sobie płyniemy przez tę historię, jednocześnie ekscytując się każdym małym sukcesem i denerwując się, co może ją niebawem spotkać. Taka jest to właśnie lektura. W momencie, kiedy dowiedziałam się, że będzie kolejna książka właśnie z tego świata, który już poznałam, to normalnie mówię, o, nie ma przypadków. Na 100% to nie jest przypadek, że ja zaczęłam czytać Legendy i Latę, a tutaj nagle jest zapowiedź Księgarni i Kościopyłu. I od razu byłam podekscytowana, bo jak Legendy i Latę bardzo mi się spodobały. Tam głównie skupiamy się, wiecie, też na parzeniu kawy. Ja lubię zapach kawy, aczkolwiek sama jej nie piję, tak tym bardziej ucieszyłam się, że druga książka autora będzie skupiała się wokół księgarni, czyli wokół książek. I to już dało mi sygnał, że będzie to historia, która mi się spodoba. No skoro już
ta poprzednia mi się podobała, no to miałam ogromne oczekiwania właśnie względem tej. Muszę wam powiedzieć, że po przeczytaniu, na której jestem w stronie, 94, po przeczytaniu tych 100 stron już wiem, że to jest to, czego szukałam bardzo mocno w Legendach i Latte, i tutaj ta książka daje mi o wiele więcej. Jest cały czas tak samo przytulna, tak cały czas tutaj widzę te różne wątki, które mi się spodobały właśnie w tej poprzedniej, ale już zyskuje tutaj trochę więcej charakteru. Do tego później się może odwołam, kiedy, wiecie, będę miała więcej lektury za sobą. Niemniej jednak chciałam też zwrócić przede wszystkim uwagę na fakt, że nie opowiedziałam wam o fabule, bo to jest też istotne, żebyście mieli też taki pełniejszy obraz. Legendy i Latte oraz Księgarnie i Kościopły możecie czytać oddzielnie, ponieważ ta książka opowiada o historię, która wydarzyła się przed tym, zanim właśnie główna bohaterka, orczyca Viv, otworzyła swoją kawiarnię. Więc to jest prequel. Oczywiście możecie czytać to w takiej samej kolejności, jak ja to zrobiłam, czyli najpierw Legendy i Latte i później Księgarnię i Kościopył. No i tak to też zrobili inni czytelnicy, którzy najpierw sięgnęli po tą poprzednią. Ale jeżeli chcecie iść chronologicznie, no to oczywiście Księgarnię i Kościopył można przeczytać pierwsze, a później Legendy i Latte, więc tutaj nie musicie się ograniczać, w zależności, która historia przypadnie wam pierwsza do gustu. Więc teraz opowiem wam krótko o fabule. Mamy tutaj przedstawioną historię Viv, która dołącza do drużyny Kruków. Oni szukają w tym czasie właśnie taką potężną nekromantkę. Podczas jednej z bitew, walk, dość jeszcze porywcza, Viv zostaje ranna w nogę i to powoduje, że musi ona zatrzymać się w takim nadmorskim mieście Murk, jak dobrze pamiętam. O ile nazwę nie pomyliłam, tak, ta miejscowość nazywa się Murk. No i też ta miejscowość troszeczkę jest taką ostoją spokoju, mówiąc delikatnie, a tak naprawdę jest taką dziurą zabitą dechami. Ona nawet nie wie, co tam robi, zostawili ją tam samą, bo miała gorączkę, kiedy wszyscy ją zostawiali i właściwie nie wie, co dalej ze sobą zrobić. Zaczyna się nudzić, no bo wcześniej, będąc cały czas w ruchu, w jej życiu naprawdę akcja goniła kolejną akcję, a tutaj nagle, wiecie, troszeczkę uwięziona, troszeczkę no nie do końca sprawna, bo ta noga mocno jej doskwiera, musi spędzić czas w pokoju, który notabene jest też dla niej za mały, łóżko jest dla niej za małe, przestrzeń jest dla niej za mała, no i strasznie się z tego powodu denerwuje, dlatego postanawia pierwszego dnia, kiedy już się wybudza z gorączki, wyruszyć w taką małą podróż po tej okolicy, w której przyszło jej aktualnie żyć, no i czekać oczywiście na swoją drużynę. Poznaje różnych mieszkańców, poznaje również karczmarza, u którego się zatrzymała, ale też poznaje szczurołapkę, Paprotkę, która prowadzi tytułową księgarnię. Tam zachodzi i podczas rozmowy właśnie Paprotka proponuje jej pewną książkę i mówi: słuchaj, jak ci się spodoba, to na pewno do mnie wrócisz. Viv nie za bardzo przekonana do tego pomysłu, no ale wiecie, w sumie nie ma nic lepszego do roboty, więc wraca z powrotem do tej karczmy i zaczyna czytać książkę, którą otrzymała od szczurołaczki. I tak się wciąga w tę lekturę, że nie potrafi się od niej oderwać. Następnego dnia nie za dobrze się czuje, więc zaczyna tę książkę czytać ponownie. I dopiero w momencie, kiedy jej noga już pomału zdrowieje, ona z powrotem wraca do księgarni i tak znowu wchodzi w dialog ze szczurołaczką. Zaczyna się tak właśnie jej przygoda. Jak się okazuje, tak wnioskując po opisie z tyłu, jeszcze ta miejscowość nieraz zaskoczy Viv. Tutaj chciałam wam tylko zarysować fabułę i podkreślić, że te książki nie są tylko i wyłącznie w tytule. One odgrywają tutaj istotną rolę i są niezwykle ważne w budowaniu całej atmosfery, jak również w budowaniu relacji między bohaterami. Kocham jesień i kocham też taką jesień, ale do nagrywania to nie jest najlepszy okres, czy też do robienia zdjęć i nagrywania TikToków, bo musiałabym wyciągnąć lampę, żeby dobrze się doświetlić i powinnam to w sumie zrobić, bo dzisiaj też muszę zrobić kilka zdjęć na Instagrama i napisać recenzję i nagrać TikToki. Także jeszcze sporo pracy mnie dzisiaj czeka, ale na pewno będę dalej czytała Księgarnię i Kościopył i dam wam update moich spostrzeżeń, bo teraz na samym początku chciałam wam tylko zarysować fabułę, tak dla osób, które już czytały Legendy i Latte, jak również dla tych, którzy jeszcze tej książki nie przeczytali i cały czas się wahają, bo no, słuchajcie, zapowiada się naprawdę super. Ja tutaj w tej przesyłce dostałam jeszcze zakładkę.
tutaj Wam pokażę, bo może tak patrzę tutaj w podgląd, czy wszystko widać, bo tutaj są też patroni i między innymi mamy tutaj bestsellerki, Doktor Book, dużek.pl, Fantastyka na luzie, Enklawa, Panna Fox, The Booking, Zaksiążkowane, tak, dobrze widziałam Zaksiążkowane, nie umiałam przeczytać, Poltergeist, no ogólnie słuchajcie, Popbookownik, także słuchajcie, bardzo dużo dobrych poleceń, więc no tutaj warto chyba też zaufać nie tylko mnie, ale również innym twórcom bookmediów. Nie nagrałam Wam, ale w sumie czekałam, aż będę nagrywała vloga, ponieważ ostatnio skończyłam puzzle, które układałam w poprzednim reading vlogu. Są to puzzle z powieści graficznej Helena Victoria. Nie w poprzednim, w jeszcze wcześniejszym, tak, kiedy czytałam właśnie Helenę Victorię. I powiem Wam, że kocham układać puzzle i mogłabym to robić cały czas, ale to jest taki pożeracz czasu, ja nie potrafię się od nich oderwać. Wróciłam właśnie z zakupów. To są takie preparaty, które używa się przed nałożeniem farby na włosy, żeby chronić skórę głowy. Ja akurat zamówiłam sobie tylko dwie buteleczki, można było kupić więcej, ale ja tak czy siak zazwyczaj używam połówki. Dobra, sprawdziłam datę i się przestraszam, że jest tylko do końca października, bo, ale wszystko się zgadza. I jeszcze odebrałam drugie zamówienie. Dostałam w paczce jakieś próbki z ziai i tutaj są w środku moje farby, ponieważ nigdzie w żadnej drogerii nie ma mojej farby do włosów, a jest to Garnier Color Naturals numer 646, bo niekiedy się pytacie, czy to moje naturalne włosy. Nie, naturalnie jestem ciemną blondynką. Jestem farbowana ruda. No, ale słuchajcie, byłam w sklepie, w dwóch sklepach, w Aldi i w Action i trochę rzeczy kupiłam. Takich spożywczych i też takich trochę gadżeciarskich, więc po kolei. Najpierw byłam w Action, potem w Aldi i potem z powrotem w Action, ponieważ zapomniałam o pudełkach, takich normalnych, zwykłych. Kupiłam też takie większe, ponieważ mamy z Adamem nową szafkę w łazience i chciałam zrobić reorganizację kosmetyków, przenieść część kosmetyków, które mamy w szufladach do tej szafki i tak wiecie, żeby wszystko było w koszyczkach, bo później łatwiej to po prostu wyciągać, no i ja jakoś tak wolę mieć to posegregowane. Tutaj, słuchajcie, są zakupy spożywcze. Nic nadzwyczajnego, ale kupiłam rzeczy do cynamonek, wzięłam wesoły kurnik, czyli jajka, bo nam się dzisiaj skończyły, bo rano robiłam jajecznicę. Kupiłam herbatę, tak, rozpakowuję to na ziemi, bo jakaś jestem zmęczona po tych zakupach. Tyle ludzi było. Cukier do ciasteczek. Co tutaj jeszcze? Pieprz. Jak się okazało, mam pieprz, więc nie musiałam, ale w sumie to włożę po prostu do szafki. Masło wzięłam. Kupiłam camembert, bo myślałam, że będę sobie dzisiaj robiła ciabaty z pesto, camembertem i z rukolą. Ale zrobiłam zupę taką z soczewicy rozgrzewającą i pyszną. No i tutaj słuchajcie, cukier trzcinowy do właśnie babeczek. I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o takie zakupy spożywcze, bo wczoraj byłam już na takich już pełniejszych, więc nie kupowałam więcej. Słuchajcie, jeżeli chodzi dalej o zakupy z Action, to kupiłam jeszcze takie herbaty w kształcie takich choineczek. Ja wiem, że to nie są, to są stożki, a nie choinki, ale wiecie, o co chodzi. I to nie dla nas, tylko żebyśmy dali do prezentu jako taki gadżet.
Więc wzięłam od razu 4. Nie wiem, czemu wzięłam tylko jedną niebieską, a resztę czerwonych. Pewnie czymś się sugerowałam. Tutaj jest akurat taki smak blueberry cinnamon flavor, a tam jest vanilla chai. To jest waniliowa. No dobra. Kupiłam też żelki troli świąteczne. Tutaj kupiłam też celebrations, bo ostatnio Adam kupił, więc doszłam do wniosku, że teraz ja wezmę. Może wytrzymałem do świąta, ale wątpię. Nawet się troszeczkę nie łudzę. I słuchajcie, wreszcie... Słuchajcie, ja tak powiedziałam to dziwnie. Wreszcie udało mi się upolować tą różową pastę z Action, która jest taka mega popularna na różnych, nie tylko TikTokach, ale też na Instagramie osób, które sprzątają. I właśnie widziałam... Oj, przybliżyłam kamerę. Czekajcie. Sorry, przybliżyłam kamerę. I wszyscy mega, mega polecają tę pastę do czyszczenia, że jest niby lepsza niż CIF. Ma podobną konsystencję, podobnie działa, ale że lepiej, jakby łatwiej się nią czyści różne takie powierzchnie. Jest bardzo uniwersalna tak przede wszystkim. Więc dzisiaj będę sprzątała i będę testowała. Oprócz tego, słuchajcie, spadł pierwszy śnieg, więc... Kupiłam już świąteczne ozdoby. Obiecałam sobie, że w tym roku to już będzie tyle, żadnych kubków, nic, bo mam tego naprawdę dużo. Ale tutaj kupiłam sobie taki wieniec na drzwi, bo mam taki mniejszy i marzył mi się zawsze taki większy, a w Aldi, bo kupiłam go akurat w Aldi, się opłacało, bo zazwyczaj one są bardzo drogie, a ten kosztował 39 zł. Nie jest może jakiś ogromny, mega okazały, ale taki mi wystarczy. Z tyłu, sorry, mat właśnie tak tutaj do powieszenia i nawet gdybym chciała sobie go jeszcze jakoś ozdobić, to tutaj zawsze mogę to przykleić, ale taki mi się podoba. I oprócz tego kupiłam jeszcze taką poduszkę, typowo świąteczną, to nie jest poszewka do zdjęcia, to jest po prostu taka poduszka, bo ja mam takie poduszki w kratę i mam takie czerwone. To są poszewki z IKEA, ale chciałam właśnie taką poduszkę, żeby właśnie położyć sobie na fotel, później po świętach ją wyprać, schować i niech będzie tylko i wyłącznie na tą jedną okazję w roku. Także to, kochani, jeżeli chodzi o te zakupy dzisiejsze, co tam jeszcze? A, wzięłam jeszcze ręczniki kuchenne, ale to już nic takiego, co tutaj do pokazania, więc idę to wszystko spakować do szafek i teraz ogarnę jeszcze recenzję i post, a później będę się już skupiała, wiecie, na takich czynnościach porządkowo relaksacyjnych, że tak powiem. Zrobiłam dzisiaj mały porządek w biblioteczce, a właściwie to nie jest porządek, tylko przeniosłam książki, które tutaj docelowo miały się znaleźć z pokoju, gdzie jest ta duża biblioteczka, ale i tak wszystkiego jeszcze nie rozdysponowałam. Tutaj są książki, które na pewno będę chciała pokazać w book haulu następnym. Na dole też są książki, które muszę poukładać i tutaj są w ogóle światełka, które chcę zaaranżować w tam, gdzie jest biblioteczka. Zaraz Wam pokażę, jak tam książki ułożyłam, ale tak jak mówię, to jest na razie tylko i wyłącznie przenoszenie, ale jeszcze nie konkretne układanie. Więc tak, tutaj przeniosłam całą serię skandynawską i na pewno będę robiła jej tutaj więcej miejsca. Na razie to tylko tak włożyłam. Tutaj ogólnie są prawie wszystkie książki z wydawnictwa poznańskiego, które mam. Niektóre czytałam, niektórych nie. Przeniosłam też tutaj serię Agaty Christie trochę... Christie, nie Christy. Christie wyżej i myślałam, że tak fajnie się ułoży, wiecie, jak... tęcza, ale niestety już za dużo jest tych książek. Nie wiem, ile docelowo ma ich być, ile jeszcze wyjdzie. Pięknie to wygląda, ale już nie mam miejsca. Tutaj poniżej znajduje się Paul Dark i Elżbieta Herezińska. Uwierzcie, z tyłu są książki jakieś trzy. Tak, o, nie wiem, tam będziecie widzieli, że są jeszcze trzy rzędy książek. Muszę jakoś im po prostu znaleźć miejsce. Na dole Diana Gabaldon wcześniej była wyżej, ale nie miała miejsca już i tam są z tyłu jeszcze książki. Ogólnie, słuchajcie, no nie ma tutaj dużo tego miejsca. Na dole znajdują się jeszcze jakieś stare egzemplarze, które albo będę chowała do pudeł i znosiła do komórki, jak znajdę też tam miejsce.
No, ale większość książek na pewno będę wystawiała. Już mam sporo odłożonych. Na przykład tutaj widzę, że na pewno ta książka będzie wystawiona, Łowczyni. Niektóre książki, po które wiem, że już na pewno nie sięgnę, też wystawię. Większość oczywiście sobie zostawię, to nie jest tak. O, tutaj jeszcze są jakieś książki, które ze studiów brałam. To znaczy, jak studiowałam, czytałam i bindowałam. No, tutaj na przykład są wszystkie książki Martyny Senator. Ja wątpię, że ja już po nie sięgnę, więc może będę sprzedawała cały taki pakiet. Po prostu muszę pozbyć się wszelkich jakichś takich, wiecie, sentymentów i po prostu zrobić miejsce dla nowych książek albo dla takich, które chcę zostawić, bo już mnie troszeczkę ta ilość przytłacza. Kocham moją biblioteczkę, ale rzeczywiście jest tego bardzo, bardzo dużo i chciałabym tutaj, żeby większy ład zapanował. Pamiętam, że tam z tyłu na przykład jest pusto, więc na pewno mogę też powkładać tak książki, ale przede wszystkim muszę je wszystkie przejrzeć, założyć konto na Vinted i wystawić te, których na pewno już czytać nie będę. A tak to wygląda. No, to pięknie wygląda. No i tutaj słuchajcie, Helena Wiktoria ładnie się komponuje. Tutaj kaczka, którą dostałam od Marty. No, taram! Kochani, tak teraz patrzę, że nieważne gdzie przestawiłabym statyw, ten mniejszy, na którym stoi aparat, to tutaj jest walizka, tutaj jest większy statyw. I doszłam do wniosku, że tej walizki też nie będę chowała, bo w sumie za 1,5 tygodnia będzie mi znowu potrzebna, ponieważ będę jechała na targi książki do Wrocławia. Także jeżeli też się wybieracie, to mam nadzieję, że uda nam się spotkać. Będę we wszystkie dni. Znajdziecie mnie na stoisku wydawnictwa kobiecego, także dajcie znać w komentarzach, czy się widzimy. A tutaj stoi ten większy statyw. O, zahaczyłam o kaloryfer, z którego najczęściej korzystam, jak nagrywam TikToki. I dzisiaj udało mi się dwa nagrać, jutro muszę więcej, żeby mieć na zapas. Ale kochani, przychodzę do Was z update'em czytelniczym, jeżeli chodzi o księgarnię i kościopył Travisa Bardry, ponieważ na samym początku tylko Wam zarysowałam fabułę, a teraz mogę Wam już też coś więcej powiedzieć. W odniesieniu do legend i latte, to powiązanie i to nawiązanie do tej pierwszej książki, którą czytałam, będzie się pewnie tutaj jeszcze przewijało w podsumowaniu, bo wydaje mi się, że to też może części z Was zachęcić do sięgnięcia po księgarnię, zwłaszcza jeżeli czytaliście Legendy i Laty i pokochaliście, albo jeżeli czytaliście i czegoś Wam tam brakowało. To tutaj, zwłaszcza w księgarniach i w kościopyle, dobrze to odmieniłam, będziecie mieli więcej przygody, bo mam wrażenie, że w Legendach i Late mocno skupiliśmy się na budowie tej kawiarni, gdzie właśnie Viv budowała przyjaźnie, gdzie Viv poznawała swoich nowych sąsiadów, gdzie tworzyła te więzi. I właśnie tak mocno skupialiśmy się na tym klimacie słodkiego, przytulnego miejsca, gdzie właśnie poznawaliśmy tą główną bohaterkę. A jeżeli chodzi o księgarnię i kościopył, to na samym początku jakby Viv jest troszeczkę bardziej porywcza, wiadomo jak to na polu walki, ale w momencie, kiedy musi się uspokoić i przybywa do tego ponurego miasteczka nadmorskiego Murg i poznaje właśnie tam tą swoją nową przyjaciółkę, paprotkę, która jej poleca właśnie książki i zaczyna też poznawać innych mieszkańców tego pięknego miejsca, to jakby się uspokaja i znajduje przyjemność w przebywaniu z innymi osobami. Nie szuka przede wszystkim ukrytych, złowieszczych zamiarów i po prostu oddaje się temu, co przygotował dla niej los. No, musi w sumie się z tym pogodzić. W tej historii, oprócz tego budowania przyjaźni, zdrowych relacji i jak to pięknie jest wszystko opisane, jak to tworzy się na naszych oczach, jest tutaj też taki ciepły klimat, ponieważ pojawia się piekarnia, słodkie wypieki, to jest tutaj też zdecydowanie więcej i zagadki, i akcji, ponieważ ta nekromanka, która pojawiła się na samym początku historii, którą szukała Viv wraz ze swoją drużyną, ona cały czas tutaj przewija się właśnie w tej opowieści. Ona ma znaczenie na rozbudowanie całej fabuły i to jest fajnie tutaj wykorzystane. Także to mi się mega podoba, że jednak ta historia jest uzupełniona o to, czego trochę im brakowało w Legendach i Late. Tam po prostu miło spędzałam czas, a tutaj oprócz tego miłego spędzenia czasu jest jeszcze
akcja. I to jest naprawdę świetne. Dodatkowo ten świat magiczny jest tutaj bardziej rozbudowany. Pojawiają się nowe postacie, które nam uzupełniają całą tę historię. No bo już oczywiście mamy Viv, która jest orczycą. Mamy też krasnoludy, które są znane. Ale jest też plecak. Nic więcej nie powiem, bo nie chcę tutaj zdradzać, ale bo ta postać się pojawia tak mniej więcej w połowie. Jest też no, sama Paprotka, która też jest bardzo ciekawą postacią. Ona ma w ogóle, bym powiedziała, takiego pieska, ale to też nie jest do końca piesek, on też ma swoją nazwę, także wiecie, te postacie wymyślone przez autora są tutaj naprawdę bardziej, bym powiedziała, nie tylko kolorowe, jak takie różnorodne i ten świat magiczny rzeczywiście jest taki pełniejszy. Też te systemy, którymi rządzą się dani bohaterowie, są tutaj lepiej opisane i są czymś nowym dla czytelnika. Także jeżeli chodzi o Księgarnię i Kościół Pył, to tutaj dla nowych czytelników tych historii na pewno będzie to nie lada gratka. A jeżeli chodzi o tych czytelników, którzy już mieli styczność z twórczością autora, to jestem pewna, że ta historia Wam się albo bardziej spodoba, albo spodoba Wam się tak samo jak Legendy i Latte. Także tutaj chciałam Wam to wszystko zaznaczyć. Ja jeszcze, kochani, chciałam też powiedzieć, że w środku jest przepiękna tutaj wklejka, gdzie właśnie możecie zobaczyć Viv, która czyta sobie właśnie książkę. Każdy rozdział zaczyna się z taką piękną ilustracją. To w ogóle nadaje taki charakter. Tutaj na przykład jest okoń, bo no, to też pojawia się w książce. O, zobaczcie, tutaj jest mewa. Na pewno na przebitkach, jak będę jeszcze przed snem czytała, zrobię Wam zbliżenie, tak żebyście mogli zobaczyć. Tutaj w ogóle jest zdjęcie autora i też krótka informacja o nim. Pracuje jako lektor audiobooków, użyczył swojego głosu w setkach opowieści. Wcześniej przez długie lata projektował i tworzył gry wideo, takie jak Torchlight, Rebel Galaxy czy Fate. Ostatnio najwyraźniej pisze też książki. Mieszka na mieszka na wybrzeżu północno-zachodnim razem ze swoją nadzwyczaj cierpliwą rodziną i małym nerwowym psem. No i tutaj są też informacje, gdzie możecie znaleźć autora w social mediach. I zdjęcie Legend i Latte. Także słuchajcie, to jeżeli chodzi o update czytelniczy, o update na najbliższe dni, jeżeli chodzi o targi książki, bo wiem, że kilku z Was też do mnie pisało, jak nie mogłam być na targach książki w Katowicach, czy pojawię się we Wrocławiu, więc teraz już mogę Wam dać znać, że będę. I w związku właśnie z tymi targami książki we Wrocławiu jest taka sprawa, że słuchajcie, one wypadają na pierwsze dni vlogmasów. No i rozważałam dwie opcje, albo nagrać jakieś filmy takie mniej vlogmasowe, po prostu takie bardziej pogadankowe i udostępnić je 2 i 3, bo to właściwie o te 2 dni chodzi, bo na 1 pojawi się zapowiedź vlogmasów, wiecie, zmontowane różne przebitki z zeszłego roku, tak jak to zawsze jest, że ten pierwszy dzień to jest tak pojawienie się nowej czołówki i taka zapowiedź, a dopiero vlogmasy, odliczanie zaczynają się od 2, no bo 1 zaczynałam nagrywać, więc zawsze jest ten dzień przesunięty. 1 pojawia się 2, 2, 3 i tak dalej, i tak dalej. No ale w związku z tym, że mnie nie będzie, no i nie wiem, czy będę miała przestrzeń, żeby te filmy montować, a przede wszystkim nagrywać tyle materiału, no to doszłam do wniosku, że albo właśnie nagram coś takiego siedzącego, albo właśnie. Zacznę nagrywać po prostu wcześniej. Skoro ja na targi wyjeżdżam chyba 29 listopada, no to nagram film 27, już jako vlogmas dzień 1. I wtedy po prostu tak udostępnię chociaż jeden film wcześniej, nie wiem czy 2 mi się uda, a później już po prostu film pojawi się z targów książki we Wrocławiu, taka zbitka z kilku dni. Jeszcze to muszę przemyśleć. Możecie oczywiście w komentarzach pisać swoje preferencje, jak wy wolelibyście, żeby te pierwsze dni wyglądały. Czy taka opcja, że na przykład vlogmasy nagrywane wcześniej pojawią się w grudniu, to będzie ok? Czy raczej wymyślić jakieś takie, nie wiem, tagi albo jakieś takie filmy tematyczne, które właśnie by się tutaj pojawiły. Teraz spojrzałam w podgląd, że w sumie nie było widać chyba moich oczu, bo się lampa odbijała. Sorry. No, więc to jeżeli chodzi o takie vlogmasowe rozkminy. Mam nadzieję, że tutaj coś razem wymyślimy, zburzujemy się i w ogóle. A ja, kochani, z uwagi na to, że jest już dość późno,
idę zaraz spać. Biorę oczywiście książkę do łóżka i będę jeszcze czytała pewnie przed snem, bo spałam po południu. Musiałam się położyć i teraz nie jestem w ogóle śpiąca. Jutro będę tego żałowała, bo pewnie późno wstanę. Kochani, mam tutaj przygotowaną gorącą herbatę. Jeszcze możecie widzieć parę, która się z niej unosi. Mam tutaj też cynamonkę, którą sama upiekłam i powiem wam, że tak pięknie pachnie i jednocześnie to ciasto jest też takie miękkie, puszyste, że... Dobra, ale zanim zjem cynamonkę i napiję się gorącej herbaty, to przyszłam do was z podsumowaniem książki, która była tematem głównym tego reading vloga, czyli Księgarnia i Kościół był autorstwa Travisa Baldry, ale stwierdziłam, że te dwa atrybuty będą idealne do tego, żeby oddać klimat, który znajdziemy właśnie w tej historii. I właściwie nie mam już tutaj nic więcej do dodania do tego, co już wcześniej wspominałam, bo nie będę tutaj powtarzała, że mamy tutaj ciepło, że podczas czytania tej historii po prostu człowiek się może rozpływać i w ogóle jest tak bardzo przytulnie. To wszystko już wiecie i to będę tutaj mocno podkreślała, że jest obecne, ale jeżeli czytaliście Legendy i Laty, to w Księgarni i w Kościopyle znajdziecie więcej przygody. Jeżeli jesteście fanami książek chociażby Marcina Mortki, to ten tytuł na pewno wam przypadnie do gustu. Ja tak się jeszcze zastanawiałam, co konkretnie stoi za sukcesem tego typu historii, także ja się nią zachwycam. I wpadam na taki pomysł, że z uwagi na to, że mamy tutaj naprawdę różnorodnych bohaterów, bo są ludzie, jest orczyca, są krasnoludy, jest cała masa bohaterów wymyślonych przez autora, są elfy i wiecie, jakby wszyscy żyją sobie na tym jednym skrawku ziemi, że tak powiem, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o to nadmorskie miasteczko, ale ogólnie, no, te postacie sobie żyją w jakimś tam połączeniu i każdy ze sobą w jakiś tam sposób funkcjonuje, to, co jakby sprawia, że człowiek potrafi się z nimi wszystkimi utożsamić, to, że te postacie są tak strasznie do nas podobne. Wiecie, mają te same problemy. Ich codzienność wygląda podobnie do naszej codzienności. Ich rozterki na temat chociażby uczuć, czy właśnie tak jak tutaj jest podane w hasie na okładce, epickie przygody, pierwsze miłości, książki z drugiej ręki. No to wszystko właśnie jest w tej historii. I druga sprawa jest też taka, że ja o tym nie wspomniałam w poprzedniej mojej pogadance, a to też jest ważne, że w tej książce też pojawia się ten wątek pierwszej miłości, w ogóle miłości, uczucia, które niekiedy jest trudne, niekiedy pojawia się w nieodpowiednim momencie, ale zawsze towarzyszy mu coś, co pobudza nasze serce do bicia i to sprawia, że dzięki temu ta historia naprawdę powoduje uśmiech na mojej twarzy. Ja nie potrafię go po prostu zmyć, jak myślę o tym wszystkim, co się tutaj wydarzyło. Fakt, w tej historii jest też więcej mroku, ale nie straciła ona tego takiego swojego ciepłego charakteru, który poznaliśmy w Legendach i Laty, o czym już wspomniałam, ale chciałabym tutaj jeszcze to podkreślić. Dla mnie Księgarnia i Kościół był to jest taka niezwykle pouczająca historia o sile i pięknie przyjaźni, miłości, otwartości, ale jest to też taka lektura, która idealnie pasuje właśnie na ten moment teraz, kiedy za oknem jest szaro, ponuro, gdzie chcemy się ogrzać i naprawdę umilić sobie czas, więc
jeżeli szukacie tego typu historii, to obiecuję Wam, że ta książka Wam się naprawdę tutaj sprawdzi. I tak jak Wam już wcześniej wspominałam, to jest prequel, więc nie musicie najpierw przeczytać Legend i Latę, żeby później przeczytać Księgarnię i Kościół. Możecie wybrać tutaj kolejność dowolną, a i tak czy siak z tych książek wyciągniecie to, co najlepsze. Także kochani, to jeżeli chodzi o podsumowanie tego reading vloga, mam nadzieję, że chociaż troszeczkę oddałam klimat i również miło spędziliście ze mną czas. Tak patrzę, ponieważ tutaj mam tą cynamonkę, tutaj mam herbatę, a jeszcze chcę zmontować ten ostatni fragment i dodać go do całego reading vloga. Także już się będę z Wami żegnała. To będzie najprawdopodobniej ostatni reading vlog przed vlogmasami. Pojawi się chyba jeszcze jeden film, tak jak już Wam na samym początku też mówiłam, ale będę Was informowała na bieżąco na Instagramie, także też tam zachęcam Was do obserwowania, ale no od 1 grudnia, czyli już za, no za chwilę praktycznie widzimy się na kanale z vlogmasami. Może tutaj jeszcze coś wpaść, to też nie jest tak, że wiecie, zamykam sobie furtkę, ale wolę najpierw uprzedzić, że będę brała chwilę oddechu, niż na przykład się do Was nie odzywać i będziecie się zastanawiali, co się dzieje. Także tutaj już chciałam Was uspokoić. Także kochani, ja dziękuję Wam najmocniej za wspólnie spędzony czas, trzymajcie się ciepło i mam nadzieję do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!